rzeczy. Jarosław Lewandowski, zapraszam na główne wydanie zbliżenie. Poszedł ogień, poszedł zalać, ale nie zdążyłem zalać. No, trzy razy miską wylałem i był za mocny dym, musiałem uciekać. Całe wnętrze budynku razem z poddaszem się paliło, także poważnie to na pewno wyglądało. W tej chwili jest mu potrzebne dosłownie wszystko. Wszystko, co nadaje się do tak zwanego życia codziennego. Począwszy od przysłowiowej pary skarpetek, butów, czapek. Ten temat u nas za chwilę, zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach. Inwestycja w kolej. Poprawiamy jakość planowania, jakość pracy. Umowa bydgoskiej PESY i Polskiego Funduszu Rozwoju. Może te rynki otworzyć, wzmocnić i zapewnić w spółce perspektywę ekspansji międzynarodowej. Mniej samochodów i bezpieczniej. To jest udogodnienie, bo to jeden za drugim jechał. Inowrocław w rok po otwarciu obwodnicy miasta. Mniej hałasu. Żyje się przyjemniej. Historyczne ustalenia. Wszystko wskazuje, iż mamy lokalizację starego Torunia. Naukowcy wiedzą już, gdzie przed wiekami założono Toruń. Wszędzie też się pojawia trochę materiału z końca wczesnego średniowiecza. To koniec negocjacji. PESA ma nowego inwestora. To Polski Fundusz Rozwoju. W bydgoskim zakładzie podpisano umowę, dzięki której producent taboru szynowego zostanie przejęty i dofinansowany przez państwowy fundusz. To dobra informacja dla pracowników, klientów i poddostawców. Marta Jastrzębska. Bydgoska PESA wjeżdża na nowe tory. Dzięki temu po chwili postoju ma szansę się rozpędzić. Spółka, jak określają eksperci branży kolejowej, stała się ofiarą własnego sukcesu. Ma zamówienia warte 3,5 miliarda złotych, ale brakuje jej pieniędzy na realizację kontraktów i jest obciążana karami za opóźnianie dostaw. Jest tak chociażby w przypadku umowy z Deutsche Bahn na pociągi typu Link. Niewywiązanie się z terminów spowodowało duże obciążenie finansowe dla firmy. Realizacja właśnie tych zobowiązań jest teraz kluczowa dla producenta. Rzeczywiście taki był plan. Deutsche Bahn mieliśmy sprzedawać po 3-4 pociągi miesięcznie, a w tej chwili musimy wyprodukować za 600 milionów złotych i je sprzedać w jednym rzucie. I ta produkcja w toku olbrzymia nas przytłoczyła, bo kapitałów tak wielkich nie mieliśmy. Informacje, że PESA ma kłopoty finansowe, pojawiły się jesienią ubiegłego roku. Spółka podpisała wtedy umowę kredytową na 200 milionów złotych i zobowiązała się do znalezienia inwestora. Do producenta taboru szynowego z wagonem pieniędzy dołączył właśnie Polski Fundusz Rozwoju. Pozostaje nic innego jak zaufać pracownikom firmy, że będą potrafili terminowo zrealizować te kontrakty. Po naszej stronie jako inwestora jest ważna rola w zapewnieniu spółce paliwa do realizacji tych kontraktów w postaci finansowania. To symboliczny moment. PESA została sprzedana państwowemu funduszowi. Dotychczasowi akcjonariusze Tomasz Zaboklicki, Zygfryd Żurawski, Zenon Duszyński wycofują się. Polski Fundusz Rozwoju dokapitalizuje spółkę 300 milionami złotych i przejmie niemal 100% udziałów. Nie mówimy tu w tym momencie, to chciałbym mocno podkreślić, o żadnych dotacjach państwowych. Nie mówimy tu o żadnych prezentach, bo takiej po prostu formuły nie ma. Jest to umowa inwestycyjna, biznesowa między Polskim Funduszem Rozwoju i PESA Bydgoszcz i uważam, że Polski Fundusz Rozwoju naprawdę zrobił dobry interes. Przejęcie przez fundusz państwowy oznacza dla PESY ratunek i stabilizację. Firma będzie mogła dalej rozwijać produkcję. Budowana właśnie strategia opiera się głównie na zamówieniach przewoźników kolejowych i tramwajowych oraz na rozbudowie działalności serwisowej. Nowy zarząd ma jednocześnie być bardziej ostrożny przy zawieraniu kontraktów i preferować umowy, które zakładają budowę dłuższych serii pojazdów. Jednocześnie produkując pojazdy, zrobiliśmy dość rewolucyjne zmiany wewnątrz firmy. Poprawiamy jakość planowania, jakość pracy, detaliczność planowania i to zaczyna przynosić efekty. Pozyskanie inwestora to dobra informacja dla niemal 4000 załogi PESY, a także dla 1800 firm współpracujących z producentem taboru. W perspektywie podpisywana umowa powinna więc przynieść korzyści nie tylko samej spółce, ale całej branży kolejowej. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska.
Mniej przejeżdżających samochodów i to nawet o ponad 2 miliony. Do tego zmniejszyła się liczba kolizji. Mija rok od otwarcia obwodnicy Inowrocławia, która pozytywnie wpłynęła na ruch w mieście. Teraz zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy czekają na otwarcie tak zwanego łącznika, czyli przedłużenia obwodnicy. To pozwoli polepszyć komunikację z Bydgoszczą. Droga ma zostać oddana do użytku pod koniec przyszłego roku. Ma 19 km długości, dwa pasy ruchu i trzy węzły drogowe. Latkowo, Jacewo i Tupadły. Oddana rok temu do użytku obwodnica Inowrocławia znacznie ułatwiła życie kierowcom. Na budowie drogi skorzystali także mieszkańcy. Zmniejszyła się liczba samochodów, jak się jeździ przez miasto. No i dla mnie też to jest wygodne, bo codziennie korzystam z obwodnicy. Mniej tych tirów jedzie, wie pan, to naprawdę to jest udogodnienie, bo to jeden za drugim jechał, a teraz tylko wjeżdżają w zasadzie ci, co tutaj coś mają do załatwienia. Obwodnica znacznie ograniczyła natężenie ruchu tranzytowego w Inowrocławiu, szczególnie na ulicach Toruńskiej, Staszica i Poznańskiej. Według wyliczeń ratusza przez miasto przejeżdża rocznie ponad 2 miliony mniej pojazdów. Miasto jest bardziej bezpieczne. Miasto ma czystsze powietrze, mniej hałasu, żyje się przyjemniej. To wszystko zawdzięczamy tej inwestycji. I takiej inwestycji jak obwodnica miasta życzymy mieszkańcom każdego miasta w Polsce. Dzięki inwestycji realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest też bezpieczniej. Według danych Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu w okresie przed otwarciem obwodnicy w mieście doszło do 443 kolizji. Natomiast w ciągu roku po otwarciu trasy 278, czyli około 40% mniej. Upłynnić ruch ma także budowa drugiego etapu obwodnicy w miejscowości Sławęcinek, która ma być łącznikiem z drogą krajową nr 25 prowadzącą do Bydgoszczy. Budowa ma się zakończyć w przyszłym roku. Inowrocławianie mogą się cieszyć funkcjonowaniem obwodnicy, która dla naszego miasta i dla jej mieszkańców była inwestycją bardzo potrzebną. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku zakończy się jej drugi etap i będziemy mieli obwodnicę w pełnym zakresie. Choć budowa obwodnicy przyniosła wiele korzyści, początkowo kierowcy mieli pewne problemy. Otwarcie drogi spowodowało, że dotychczasowa droga na Poznań stała się ślepa. Znaki informujące o konieczności zjazdu w Tupadłach były, ale wielu kierowców kierowało się dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Sytuację ma ułatwić budowany węzeł w Markowicach. Wystawę rozpoczynamy oglądać z tamtej strony. Wspomnienia z otwarcia drogi oraz etapy powstawania obwodnicy mogą prześledzić dokładnie mieszkańcy, a także turyści w Parku Solankowym. Przy głównym deptaku znajduje się wystawa poświęcona tej inwestycji. Inowrocław, Błażej Karczmarczyk. Nie żyje kobieta, którą znaleziono leżącą na drodze nr 55. Wczoraj informowaliśmy Państwa o tym, że policja prosi o pomoc w ustaleniu jej tożsamości. Dzisiaj wiadomo, że to 52-letnia mieszkanka Grudziądza. Okoliczności jednak, w których została ranna, pozostają nieznane. W piątek o 16.50 w miejscowości Ruda w pobliżu Grudziądza na drodze nr 55 przejeżdżający kierowcy zauważyli leżącą na jezdni nieprzytomną kobietę z urazem głowy. Pogotowie przewiozło ją do szpitala. Funkcjonariusze z Grudziądza nie wykluczają żadnej z wersji wydarzeń. Z dotychczasowych informacji wynika, że poszkodowana szła lewą stroną jezdni w kierunku od Grudziądza do miejscowości Klęczkowo. Funkcjonariusze proszą osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia okoliczności zdarzenia i doznanych obrażeń o kontakt z numerem telefonu 112 lub 56 45 13 221. Ciągle niebezpiecznie na drogach regionu. W Makowiskach zderzyły się cztery samochody. Do groźnych zdarzeń doszło również w Witoldowie, Włocławku i Bydgoszczy. Policjanci apelują o ostrożność i o rozwagę. Służby otrzymały zgłoszenie o groźnym wypadku w miejscowości Makowiska. Nad ranem zderzyły się cztery samochody. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Ruch odbywał się wahadłowo. We Włocławku przy ulicy Popiełuszki samochód dostawczy zderzył się z tirem. Nie było osób poszkodowanych. Ruch na tej trasie był zablokowany. Niebezpiecznie było również w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło po 7 na skrzyżowaniu ulic Solskiego i Ugory. Prawdopodobnie kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu. Bezpieczeństwo dzieci i poprawa jakości przewozów. Kilkudziesięciu samorządowców z Kujaw i Pomorza rozmawiało z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Spotkanie w Bydgoszczy odbyło się w ramach przygotowań do nadchodzącego roku szkolnego.
My bardzo często zlecamy policji takie doraźne kontrole stanu technicznego, trzeźwości kierowców. Tu jeżeli ten drugi warunek, no to nigdy nam się nie zdarzyło nic złego, ale no mamy zastrzeżenia do stanu technicznego pojazdów. Może Inspekcja Transportu Drogowego zaproponuje jakieś kryteria, jak wyłonić dobrego przewoźnika. Problemem jest to, że przewoźnicy schodzą bardzo z cen, stawki za 1 kilometr. Jednocześnie oferują jednak tabor w złym stanie technicznym, stary, zużyty. I chodzi mi tutaj o to, jak zachować warunki ustawy Prawo zamówień publicznych, ale jednocześnie, żeby wymusić dobrą jakość usług. Sprawa dowozu dzieci jest sprawą priorytetową dla nas, a szczególnie bezpieczeństwo dzieci, odpowiedni jakość autobusów szkolnych, jest to bardzo ważne, dlatego zgłosiliśmy się tutaj. Nie mamy tutaj jakiejś mocy prawnej, żeby kontrolować autobusy, ale korzystaliśmy również tutaj z pomocy Wojewódzkiego Inspektora Transportu Ruchu Drogowego. Kontrolujemy stan techniczny autobusów, nie zawsze i nie wszędzie on jest zadowalający. A więc tutaj no, podejmujemy wszelkiego rodzaju działania, aby osiągnąć pożądany stan i aby tabor był w jak najlepszym stanie. A więc nie tylko nasza rola jako organu kontroli ruchu drogowego, ale także bardzo istotna jest rola gmin, która powinna umowami wymuszać określony stan. Chcielibyśmy z samorządowcami, których zadaniem jest organizacja przewozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych, chcielibyśmy właśnie wymienić się spostrzeżeniami, doświadczeniami. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Obraz z przeszłości. Historyczny mural w Szubinie. Kolejne ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu. Jarosław Chmielewski, kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Włocławka. Taką decyzję ogłosił podczas wizyty właśnie we Włocławku wicepremier Jarosław Gowin. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wziął udział też w sesji Rady Miasta. Spotkał się również z mieszkańcami Mogilna. Wspólne przygotowania do wyborów i jeden kandydat na prezydenta miasta. Wicepremier Jarosław Gowin podczas wizyty we Włocławku ogłosił, że jego partia Porozumienie zdecydowała się poprzeć kandydata Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Chmielewskiego. Chciałbym życzyć jak najlepszego wyniku. Jestem przekonany, że za kilkanaście tygodni będę mógł ściskać ponownie pańską dłoń, już jako dłoń nowo wybranego prezydenta Włocławka. Bardzo dziękuję. Poparcie wspólnego kandydata Zjednoczonej Prawicy to dobry wybór dla Włocławka, podkreślał Jarosław Chmielewski. To jest ważne, że wspólnie razem chcemy wziąć odpowiedzialność za miasto, wspólnie razem chcemy działać i na niwie sejmiku samorządowego, który jest również potrzebny do tego, żeby Włocławek mógł się rozwijać, ale i również na niwie rządowej. Także bardzo serdecznie jeszcze raz, panie premierze, dziękuję za to poparcie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wziął udział w sesji Rady Miasta. W swoim wystąpieniu odniósł się między innymi do planów rewitalizacji Włocławka. Rozumiem doskonale, skąd w programie dzisiejszych obrad Rady Miasta znalazła się kwestia rewitalizacji. Włocławek rzeczywiście należy do miast, które potrzebują takiej rewitalizacji. Uważam, że ten program jest wielką szansą. Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się również z mieszkańcami Mogilna. Nie ma domu, mebli, ubrań, środków czystości. W niedzielnym pożarze mieszkaniec Wawrzynek w powiecie żnińskim stracił wszystko, co miał. Ogień wybuchł nagle i szybko się rozprzestrzenił. Mężczyzna ratował siebie i syna, ale domu nie zdołał. Teraz ludzie dobrej woli organizują dla niego zbiórkę pieniędzy i potrzebnych rzeczy. To była chwila. Ogień pojawił się nagle i szybko zajął cały dom. Nie było czego ratować. Dostało powietrza i wybuchło, nie? Pożar wybuchł w piwnicy. Pan Robert razem z synem był w tym czasie w pokoju na parterze. Miałem tam zamrażarkę z mięsem. No i poszedł ogień, poszedł zalać, ale nie zdążyłem zalać. No 3 razy miską wylałem i był za mocny dym, musiałem uciekać. W jednej chwili z rodzinnego domu pozostały zgliszcza. Spłonęło dosłownie wszystko. Całe wnętrze budynku razem z poddaszem się paliło, także poważnie to na pewno wyglądało. Doszczętnie zniszczony został dach budynku. W bardzo złym stanie są podłoga i ściany domu. Pożar strawił sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania, meble i wszystko to, co potrzebne jest do życia. Pan Robert musi zacząć żyć od nowa, od zera. W tej chwili jest mu potrzebne dosłownie wszystko. Wszystko, co nadaje się do tak zwanego życia codziennego. Począwszy od przysłowiowej pary skarpetek, butów, czapek, bo pogoda jest jaka jest.
kurtki, na pewno środki czystości. Apel o pomoc pojawił się na portalach społecznościowych. Jest już pierwszy odzew. Udało się zebrać ubrania i ciepłe koce. Na razie pan Robert mieszka u rodziny, ale jak najszybciej chce wrócić do domu. To będzie możliwe po gruntownym remoncie budynku, a na to potrzeba pieniędzy. Znajomi mężczyzny zorganizowali internetową zbiórkę. Są już pierwsze wpłaty, ale potrzeby są dużo większe. Myślimy, żeby zebrać chociażby kwotę 50 tysięcy, która by pozwoliła postawić od nowa górę, no chyba że inspektor nadzoru budowlanego decyduje inaczej, że trzeba będzie górę zdjąć, więc wtedy zostanie tak zwany parter. A następnie spróbować zrobić cokolwiek w środku, jakieś podłogi, ściany. Jak mogą ludzie po 5 zł nawet wpłacić, to bym prosił ich. Wsparcie deklaruje także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Będziemy mu zakupowali towar do remontu domu, ale wówczas, kiedy będzie można było taki remont przeprowadzić. Ponadto stwierdziliśmy, że będziemy go wspierać przy zbiórce jakiejś, powiedzmy, sprzętu domowego. Budynek został sprawdzony przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Już wiadomo, że na razie nie nadaje się do zamieszkania. Wawrzynki, Agata Chyłka. Są pierwsze dowody na to, że w miejscowości Stary Toruń była pierwsza osada krzyżacka. Dobiegają końca prace badawcze prowadzone przez Muzeum Okręgowe. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w okolicy miejscowości Stary Toruń i Górsk najpierw ulokowano gród, a potem przeniesiono go w górę rzeki do dzisiejszego Torunia. Widok, który od wieków rozpościera się nad rzeką i zachwyca turystów z całego świata, pomimo że teren ten doceniali już osadnicy epoki kamieniołupanego, to bezpośredni wpływ na współczesny wygląd miasta mieli w XIII wieku krzyżacy. Miasto zostało powołane do życia w grudniu 1233 roku, ale nie tu, a tu, kilka kilometrów dalej, w dół rzeki, gdzie obecnie mieści się Stary Toruń. Jak głosi legenda, krzyżacy na rozłożystym dębie zbudowali tu swój pierwszy gród na ziemi chełmińskiej. To częste powodzie zmusiły ich kilka lat później do przeprowadzki na teren obecnego Torunia. Toruń został przeniesiony tam na te dzisiejsze wzgórza, które są i jest do dzisiaj i jeszcze będzie, a tutaj nie ma śladu, nie? Tu jest Stary Toruń, a tu są grunty przysieka. Jakiegokolwiek śladu dającego pewność od 2 lat szukają pracownicy Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dotychczasowe wyniki oceniają jako bardzo obiecujące. Przy pomocy pracowników naukowych z różnych uczelni, o różnych profesjach, natrafiliśmy tym sposobem na miejsce, w którym wszystko wskazuje, iż mamy lokalizację Starego Torunia. Pierwszą wskazówką były wykonane zdjęcia lotnicze, a dokładnie ich porównanie z tymi wykonanymi w poprzednich latach. Pod ziemią skrywane są tajemnice dawnego osadnictwa, potwierdzają różnego rodzaju ślady widziane właśnie z góry. W zależności od warunków przyrodniczych panujących w danym roku, znaki te są bardziej lub mniej widoczne. Eksperckie oko widzi to dokładnie. Kolejnym etapem były badania magnetyczne, dalej wykonano odwierty. Znaleziono też ceramikę z epoki. Wszędzie też się pojawia trochę materiału tego, który był tak z końca wczesnego średniowiecza, początku późnego, czyli z okresu, kiedy lokowano Toruń. Prace nadal trwają. Kompleksowe wyniki mają być przedstawione w październiku. Wiele wskazuje na to, że to będzie tak długo oczekiwane naukowe potwierdzenie tego, co mieszkańcy Starego Torunia wiedzą od dawna, a historii do zweryfikowania tu nie brakuje. Tam jest na przykład remiza strażacka i mówią, że tam ten Napoleon zasiadywał pod dębem przy remizie, ale ten dąb nie wygląda mi, żeby na taki stary. Stary Toruń, Aleksandra Ciekot. Ta bitwa miała ogromne znaczenie dla powstania wielkopolskiego. Szubin próbowano zdobyć 3 razy. Udało się to 11 stycznia 1919 roku. By upamiętnić tę ważną chwilę, w Szubinie odsłonięto dzisiaj mural upamiętniający oswobodzenie miasta. Ogromne nadzieje, mnóstwo krwawych walk i wielki sukces.
Powstanie Wielkopolskie zakończyło ponad stuletni okres zaboru pruskiego w Wielkopolsce. Jedne z najcięższych starć toczonych przez powstańców miały miejsce w Szubinie. Po raz pierwszy Szubin rozpoczęto zdobywać 2 stycznia 1919 roku. Zrobili to sami mieszkańcy, jednak tylko na kilka godzin miasto odzyskało wolność. Łącznie Szubin próbowano zdobyć 3 razy. Dopiero bitwa z 11 stycznia 1919 roku przyniosła oczekiwane skutki. Z okazji setnej rocznicy powstania wielkopolskiego na ziemi szubińskiej w nieprzypadkowym miejscu odsłonięto mural poświęcony walczącym o wyzwolenie miasta. To jest troszeczkę symboliczne przedstawienie, ale rzeczywiście w tej okolicy od strony północy szedł jeden z oddziałów, zdaje się Stanisława Śliwińskiego, oddział, który atakował Szubin od strony Nakielskiej, od strony północnej. Drugi atak był od Kcyńskiej, przedtem był markowany atak na Żnin. Inspiracją do stworzenia muralu była grafika zamieszczona w 52 numerze Ilustratora Polskiego z grudnia 1938 roku, przedstawiająca szturm na cmentarz katolicki z kaplicą świętej Małgorzaty. Przeniesienie tego historycznego momentu na ścianę budynku przypadło do gustu zarówno mieszkańcom Szubina, jak i władzom województwa. Ta inicjatywa w Szubinie jest niezwykle piękna, bo pokazuje przede wszystkim to, że to miasto brało udział w tych zmaganiach. O tym, że takie wydarzenia miały miejsce, trzeba pamiętać, bo bez tego naród ginie. Także, a myślę, że takie widoczne okazy tym bardziej w tym pomagają. Inicjatywa jest rewelacyjna, fantastyczna, bo to jest nowa forma artystyczna, która się wdziera do miast. Podczas uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem mogiłom powstańców wielkopolskich. Szubin, Kinga Wasilewska. A teraz sport i spotkanie z Arturem Onackim. Dzień dobry, a dziś w serwisie sportowym sprawdzimy stan przygotowań do sezonu drużyny siatkarek Pałacu Bydgoszcz. Przypomnijmy, że nowym szkoleniowcem będzie Piotr Matela. Klub cały czas pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami składu. Będzie też lekkoatletyka. Adrianna Sułek z bydgoskiego Zawiszy została brązową medalistką Mistrzostw Świata do lat 20 w siedmioboju. W fińskim Tampere do ostatniej chwili biła się o medal. Zapewnił jej to udany występ w deszczowym biegu na 800 metrów, w którym zajęła 3. miejsce. O wrażeniach z występu w Finlandii i planach na kolejne starty Adrianna Sułek opowie w serwisie po wieczornym wydaniu zbliżeń. A synoptycy znów ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą wystąpić w całym regionie. Ostrzeżenie obowiązuje do północy. Ulewy powodują utrudnienia w ruchu głównie w miastach. Tak wyglądały dla przykładu ulice w Żninie. W regionie strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Przede wszystkim wypompowywali wodę z podtopionych piwnic, ale też usuwali powalone drzewa. Nadal prognozuje się występowanie opadów deszczu z okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy. W trakcie opadów mogą występować burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. A teraz jeszcze sprawdźmy, czy mamy szansę na poprawę pogody. O tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Niestety w całym regionie cały czas pochmurna, nieprzyjemna aura. Tak też będzie w tych kolejnych dniach, chociaż jutro będzie już znacznie cieplej, bo nawet do 26 stopni. W takiej pogodowej przeplatance możemy zaobserwować różne zjawiska, na przykład tęczę. Tęcza jest zjawiskiem meteorologicznym i optycznym. Powstaje w wyniku rozszczepienia światła białego, które odbija się w kroplach deszczu. No i dzięki temu na niebie później możemy zaobserwować piękny, wielobarwny łuk. Takie zjawiska będą możliwe z końcem tygodnia, dlatego że oprócz deszczu pojawią się też liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Dlatego musimy uzbroić się jeszcze w chwilę cierpliwości, bo z końcem tygodnia widać już poprawę pogody. Ale szczegóły za moment zapraszam. Dagmara Moranowska, dziękujemy bardzo. Przypomnę teraz tematy dnia. Inwestycja w kolej. Poprawiamy jakość planowania, jakość pracy. Umowa bydgoskiej PESY i Polskiego Funduszu Rozwoju. Może te rynki otworzyć, wzmocnić i zapewnić w spółce perspektywę ekspansji międzynarodowej. Mniej samochodów i bezpieczniej. To jest udogodnienie, bo to jeden za drugim jechał. Inowrocław w rok po otwarciu obwodnicy miasta. Mniej hałasu. Żyje się przyjemniej.
historyczne ustalenia. Wszystko wskazuje, iż mamy lokalizację starego Torunia. Naukowcy wiedzą już, gdzie przed wiekami założono Toruń. Wszędzie też się pojawia trochę materiału z końca wczesnego średniowiecza. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:00. Do zobaczenia.